To jest bardzo ważne pytanie, które Ci teraz zadam. Czy to, że po tym detoksie zacząłeś ponownie pić, czy to jest wina powrotu do środowiska? Nie, dalej piję. Okej, ale czy środowisko Cię wciągnęło z powrotem, czy po prostu miałeś ochotę się napić i tak zrobiłeś? Bardziej to jest to, że... Jakby to powiedzieć... Nie radzę sobie z pewnymi sytuacjami i wolę się napić, żeby zapomnieć o tych sytuacjach. O stresie, tak? Może nie stresie. Depresja? Nie depresja, nie stres. Bardziej nieradzenie sobie w życiu. O. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Kamil, mam 38 lat. Jak długo jesteś bezdomny? 3 lata. Mhm. A co jest powodem tej bezdomności? Nie wiedziałem, że było mieszkanie zadłużone i ten. No i ekspisję miałem. Mhm. Ile miałeś czasu na to, żeby podjąć taką decyzję, jeśli chodzi o spłatę tego mieszkania? Miesiąc. Czy miałeś 30 dni, tak? A pracujesz, czy nie? Nie. Czyli nie miałeś możliwości zebrania tej kwoty? Nie miałem możliwości zebrania tej kwoty, bo to było 68 tysięcy. Czyli zadłużenie już z długiego czasu, tak? Tak. Nie wiedziałem o tym zadłużeniu w ogóle. A byłeś może w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, żeby wyjaśnić ten temat? Byłem. To mi powiedzieli, że ma być 14 dni na ogrzewalni, żeby dostać jakiś zasiłek 370 zł. Mhm. U nas. Dobrze, a byłeś eksmitowany z mieszkania komunalnego czy socjalnego już? Socjalnego. Czyli to już ostatnia deska ratunku była jakby, tak? Tak, bo to było mieszkanie, które było po babci. Babcia dostała to mieszkanie po... Budowali na ulicy Jagiellońskiej w Zabrzu Ibis i miała do wyboru sobie mieszkanie. To brała na Koperniku. Mhm. Czy oprócz babci jeszcze jakąś rodzinę masz tutaj w Zabrzu? Tak, mam babę. Mhm. A czy masz z nią kontakt? Mam kontakt. Jestem wymeldowany z Barniola. Polubownie. Ugoda, bo po wojsku za dużo piłem i po prostu się wymeldowałem, ale pomaga mi. Czyli spotykacie się, tak? Tak. Co jakiś czas? Mhm. Tak. Mówisz, że masz problemy z alkoholem, jesteś uzależniony? No jestem alkoholikiem. Czy byłeś na detoksie? Byłem, raz. W Toszku. Dawno to było? 2 lata temu. To jest bardzo ważne pytanie, które Ci teraz zadam. Czy to, że po tym detoksie zacząłeś ponownie pić, czy to jest wina powrotu do środowiska? Nie, to dalej piję. Okej, ale czy środowisko Cię wciągnęło z powrotem, czy po prostu miałeś ochotę się napić i tak zrobiłeś? Bardziej to jest to, że... Jakby to powiedzieć... Nie radzę sobie z pewnymi sytuacjami i wolę się napić, żeby zapomnieć o tych sytuacjach. O. O stresie, tak? Może nie stresie. Depresja? Nie depresja, nie stres. Bardziej... nieradzenie sobie w życiu. O. Mhm. Okej, a czy w takim razie po tym detoksie, czy miałeś zajęcia jakieś psychoterapeutyczne? Nie. Z psychologiem? Miałem, ale w więzieniu. Mhm. Długo siedziałeś? Łącznie w tamtym roku pół roku i w tym półtora. Za co to było? Za wyłudzenie.
Kredytu, tak? Nie. Przez internet. A, rozumiem. Sprzedaż przez internet. Przez internet. No, mhm. No, no. Ale to sprzedawałeś swoje rzeczy, czy na swoje konto, czy po prostu byłeś słupem? Nie, sprzedawałem swoje rzeczy. Swoje rzeczy, mhm. A teraz mam odróbki. Dlatego mnie wypuścili po półtora miesiąca. Czyli musisz odrabiać ten... Tak, tak, tak. Mhm. W jaki sposób to robisz? No idę do danej firmy. Mhm. No i oni tam coś ci każą robić, tak? Rozumiem. To jest na przykład Zieleń Miejska? Czy co to jest za firma? No na przykład. Nie. To jest PGM. To jest gospodarstwa mieszkaniowego. Przedsiębiorstwo gospodarcze. No. I tam robisz. Albo z piwnicy coś wynosisz, albo tam sprzątasz pod tym. Ale wszystko jest nieodpłatnie, nie? Bo ja to muszę odrobić. Jasne. A ile godzin masz do odrobienia? 194. No to sporo. 6 miesięcy, 7 miesięcy. Kiedy koniec? No za 7 miesięcy. A, dopiero jesteś na początku, tak? Tak. A, rozumiem. No dobrze, a... A jak sobie radzę w życiu? Gdzie śpisz, jak sobie radzisz z higieną, skąd bierzesz jedzenie? Śpię na pustostanie, mam tam miejscówę taką dobrą. A jak sobie radzę, to tak jak panu powiedziałem wcześniej, chodzę na rejon, na Sośnicę, No i zbierasz co? Złom, tak? Zbieram złom i puszki. Ile można dziennie wyciągnąć z takiego złomu? No około 7-8 dych. Mhm. No to miesięcznie, jeżeli jesteś systematyczny, to jest to sporo pieniędzy, tak? Tak, tylko że nie zawsze jest to samo, nie? Jasne, a nie myślałeś, żeby w końcu się ustatkować, wynająć jakieś mieszkanie, chociaż pokój jeden i zacząć mieszkać normalnie? Jasne, myślałem o tym, ale to jest, powiem panu tak, że nie tak do końca, bo trzeba zapłacić tą kaucję. A kaucja czasami kosztuje 2,5 tysiąca. Tutaj na terenie Zabrza, tak? Tak. Zależy, gdzie się trafi, nie? Spotkałem ciebie wśród innych bezdomnych tutaj przy dworcu kolejowym. Czy to, że trzymacie się razem, pomaga wam w jakiś sposób? No jest zawsze jakaś jakieś wsparcie. Czujecie się bezpieczniej? Tak. Czy jako osoba bezdomna w kryzysie bezdomności spotkaje się z agresją, z brakiem tolerancji tutaj na mieście? Tak. Jak to wyglądało? No idzie pan na przykład na rejon i kurczę, zbiera pan puszki, tak? Mhm. No i kurczę, ktoś tam był, tak dalej, nie? Czyli wyzywają, tak? Tak, wyzywają, kurczę, Ale także, że do agresji fizycznej nie dochodzi. Nie dochodzi. Bo nie pozwolimy sobie. O, może tak. Czy to, że śpisz na pustostanie, czy pozwala ci spać głęboko? Czy czujesz, wiesz, się na tyle pewnie, że tak. Masz tą fazę takiego głębokiego snu? Tak. Tam akurat tak. W tym miejscu, gdzie jesteś, to tak. Mhm. Klatki schodowe to chyba raczej nie gwarantują czegoś takiego, prawda? Nie, bo ktoś rano wychodzi do roboty, nie? Tak, i budzi, no, albo przegania. No, albo przeganiają, nie? Bo są takie osoby niektóre, że się tam za przeproszeniem zleją albo coś takiego nie? No to dlatego gonią ludzi, nie? Czy chorujesz w tej chwili? Ja mam padaczkę. Ale padaczkę alkoholową? Czy nie? Alkoholową i urazową. Urazową. Ja mam dwie padaczki. W chwili, kiedy jest atak, masz kogoś przy sobie, czy...? Nie, ale to wiem, kiedy jest. Aha. I nauczyłeś się... Nauczyłem się, kiedy... Rozumiem. Kiedy się zaczyna. Radzisz sobie z tym. Tak. Czy jesteś zarejestrowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej? Tak. Czyli korzystasz z tego pakietu podstawowego, socjalnego, który oni oferują? Nie mam, powiem panu tak, nie mam tego zasiłku. Mhm. Bo dostęp do kuponów na jedzenie, możliwość wykąpania się? Nie.
A nie, do wykopania to jest wszystko na ogrzewalni. Mhm. A sypiałeś na ogrzewalni, czy nie? Tak. W zimie? Na pewno? Nie, w zimie byłem na pustostanie tam u siebie. Niebezpiecznie tak, co? Jak spada temperatura? Ja panu powiem, tam jest lepiej niż tutaj na ogrzewalni. Rozumiem. A czy wiele osób w innych miastach skarży się na kradzieże, na insekty, na wszy? Tutaj jest podobnie? Nie ma takiego problemu. Ale czy tu na ogrzewalni jest podobnie? Nie. Nie ma. Nie ma. Mhm. Nie, tu jest codziennie jest sprzątane, jest codziennie na ogrzewalni jest codziennie ta, jak to się nazywa? Dezynfekcja może? No, to co ty. Mhm. Tym rodzaju, o. Rozumiem. A jeszcze ostatnie takie pytanie już podsumowujące. Tak. Czy spotkałeś może tu na terenie Zabrza streetworkera albo streetworkerów, którzy chodzą właśnie i pomagają osobom w kryzysie bezdomności? Spotkałem jedną osobę wczoraj, która kandyduje na prezydenta miasta. Aha, i w ten sposób robi sobie kampanię, tak? No i ona dał 40 zł. Aha. A czy zdajesz sobie sprawę z tego, że tutaj na terenie Zabrza pracuje Fundacja Stacja 6, która pomaga osobom bezdomnym? Czy zdarzyło Ci się korzystać z ich pomocy? Nie. Wiem o tej fundacji, ale nie korzystałem. Ja Ci polecam, ponieważ znam tych ludzi i wiem, że dokładają wszelkich starań, żeby pomagać właśnie osobom takim jak Ty. A to jest tam na tym? Na Wolności 276? Wiesz co, ja nie pamiętam adresu, ale byłem u nich w galerii Forum w Gliwicach, gdzie mają sklep i gdzie mają punkt jakby zbiórek pomocy dla osób bezdomnych. Ja tam ich poznałem i tam z nimi zrealizowałem też wywiad. I na stronie facebookowej tej fundacji jest właśnie informacja, że tutaj w Zabrzu organizują posiłki ciepłe dla osób bezdomnych i inną pomoc. Na posiłki ciepłe to ja jeżdżę do Katowic. Mhm. Do Bremera, na Jagiellońską. No to wiem gdzie. Mhm. Znaczy tutaj też Ci polecam, bo naprawdę jest podobno i smacznie, i wiesz, i dobra atmosfera. Tylko czy jakieś skierowanie trzeba? Nie musisz mieć skierowania. Mhm. Wystarczy pójść i powiedzieć, że jesteś potrzebny. No to by potrzebował adres. Dam Ci numer telefonu po tym wywiadzie, dobrze? Dobrze. Uprzejmie Ci dziękuję za wypowiedź. No, życzę Ci wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim bezdomnym wszystkiego najlepszego.